Skąd się wziął koronawirus? Ekspert w WHO ma teorię pochodzenie koronawirusa. Ekspert w WHO raczej nie trafił do Wuhanu z zagranicy. Mało prawdopodobne, by koronawirus mógł przybyć do Wuhanu z zagranicy na mrożonych produktach spożywczych, ocenił japoński mikrobiolog Ken Maeda, uczestnik niedawnej misji w WHO w Chinach, cytowany w poniedziałek przez agencję ODO. Prawdopodobieństwo, że wirus trafił do Wuhanu na sprowadzanych z zagranicy mrożonych produktach spożywczych, nie jest wysokie, powiedział Maeda, który wraz z Międzynarodowym Zespołem pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia w WHO, spędził w Wuhanie prawie miesiąc, poszukując informacji na temat wybuchu pandemii. Japończyk podkreślił wagę przeprowadzenia dodatkowych badań nad kluczowymi miejscami pierwszego epicentrum pandemii. Ocenił również, że chińskie władze nie miały zamiaru ukrywać informacji i przekazały zespołowi dane w WHO we właściwy sposób. Najbardziej prawdopodobna wersja misja w WHO w Wuhanie nie przyniosła ostatecznych odpowiedzi na pytanie o pochodzenie koronawirusa SARS-CoV-2. Na podsumowującej ją konferencji prasowej naukowcy ocenili teorię o wydostaniu się patogenu z laboratorium jako skrajnie mało prawdopodobną. Za najbardziej prawdopodobną hipotezę uznali natomiast, że ludzie zakazili się koronawirusem od zwierząt, być może nietoperzy, ale nie bezpośrednio, lecz poprzez inne zwierzęta. Nie ustalono jednak, jakie. Polityczne spory. Sprawa pochodzenia koronawirusa stała się przyczyną sporów politycznych. Administracja byłego prezydenta USA Donalda Trumpa zarzucała Chinom ukrywanie danych i twierdziła, że patogen mógł wydostać się z laboratorium w Wuhanie. Pekin przekonuje natomiast, że koronawirus niekoniecznie pochodzi z Chin. Inny członek misji, australijski mikrobiolog Dominic Dwyer, skarżył się po wyjeździe z Wuhanu, że strona chińska odmówiła zespołowi dostępu do surowych danych na temat pierwszych wykrytych przypadków COVID-19. Naukowcom w WHO przekazano jedynie dane opracowane wcześniej przez badaczy chińskich.